Protest rozpoczął się od wręczenia okolicznościowych petycji szefostwu Agencji Nieruchomości Rolnych w Pyrzycach oraz przedstawicielom władz samorządowych, staroście pyrzyckiemu Wiktorowi Tołoczce oraz burmistrzowi Pyrzyc Markowi Olechowi. Wyrazili w nich prośbę o interwencję i pomoc w realizacji swoich postulatów. Domagamy się. Punkt pierwszy. Natychmiastowego wstrzymania sprzedaży gruntów w spółce Zakład Rolny Obojno i przeznaczenie tych gruntów dla rolników indywidualnych. Punkt drugi. Rozwiązanie umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym oraz wstrzymanie sprzedaży gruntów w miejscowości Ślazowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Punkt trzeci. Przedłużenie krótkoterminowych umów dzierżaw gruntów wyłączonych ze spółki z Zakład Rolny Obojno na okres minimum 3 lat. Starosta Pyrzycki zaprosił rolników na najbliższą sesję Rady Powiatu Pyrzyckiego, która odbędzie się 17 września. Mogę zobowiązać się, że porozmawiając z przewodniczącym Rady, wniesiemy punkt związany z tym problemem. Zaproszę przedstawicieli, czyli Was, na tą sesję. Burmistrz z kolei wyraził poparcie dla stawianych postulatów. A wy jako mieszkańcy naszego kraju poczuwacie się do tego, aby tej polskiej ziemi bronić i widzę, że nie poprzestajecie w tym mimo licznych utrudnień, które wam są rzucane pod nogi. Mimo, że Szczecińska Agencja Nieruchomości Rolnych na razie zdecydowała się na wyłączenie gruntów w Obojnie ze sprzedaży, to rolnicy nadal obawiają się o losy polskich ziem. Spółka Agroma skupiła miesiąc czy półtora miesiąca temu 500 hektarów gruntów i obywatelka Niemiec nabyła udziały już. Dwa miesiące po sprzedaży. To jaka jest kontrola? A prawnik agencji mówi, że to jest zgodne z prawem, bo to nie jest ziemia, tylko udziały. Korzystając z obowiązującego prawa, spółki z zagranicznym kapitałem przeznaczają część gruntów dla Polaków. Są to jednak niewielkie tereny, często również w dużej mierze nieużytki rolne. To powoduje agresję jeszcze między rolnikami. Tylko się skłóca tym środowisko rolnicze i taką politykę prowadzi ministerstwo od dawna. To są skrawki wyrwane ziemi po 2-3 kawałki, po 40-50 hektarów na przetargi. My chcemy tylko kurwa ziemi, nic więcej. Chcemy pracować, płacimy za tą ziemię. Pan Perczak kupił 18 500 hektarów, spółka z kapitałem zagranicznym, czy 20 parę, tak jest, a nam się pcha po 50, po 70 tysięcy. Niepokojący jest również fakt, że to właśnie zagraniczne spółki mają pierwszeństwo nabycia ziemi. Bo jest taka ustawa, która mówi, że jeżeli 70% wykluczyli, 30% wykluczyli, 70% kupują po wycenie. Rolnicy jednak nie ustają w walce o prawo do gospodarowania na polskiej ziemi. Zdecydowałem się wziąć w dzisiejszym procesie udział z tego względu, żeby wspomóc rolników swoich z powiatu pyrzyckiego, a z drugiej strony, żeby ta ziemia nie trafiła w obce ręce, czyli Duńczyków i Niemców. Swoje poparcie dla rolników wyrażają również obserwujący protest mieszkańcy. No dobrze robią chłopaki, że walczą o swoje. Gdzie jest pan Tusk, ten premier? Dlaczego on tego nie widzi, że tak się ludzie męczą? Dlaczego? Dlaczego? Pytam jeszcze raz, dlaczego? Niech on się weźmie za to, za polskich rolników, niech im dopomoże, a nie on się szykuje gdzieś tam już do Unii. Sprawą ziemi w Obojnie zajmuje się na razie prokuratura, więc żeby dowiedzieć się, jaka będzie jej przyszłość, musimy jeszcze poczekać.